Witam z terenowej degustacji. Wrzesień, co prawda już nie jest tak gorąco, ale dzisiaj ciepły, fajny dzień. Wybrałem się więc na takie rowerowe tereny, gdzie można sobie pośmigać bez ruchu samochodowego. Przede wszystkim jest tu pachnąco, jest łąka, jest tatarak, więc to wszystko aż paruje przy tej dzisiejszej pogodzie. Więc tym bardziej wybrałem piwo, które również powinno pięknie pachnieć i również ziołami, nie tylko chmielem. American Hoppy Saison Salvia z browaru Brodacz. Browar Brodacz jak najbardziej coraz wyżej i coraz lepiej w rankingu tych piwek. O Kalifornii możecie sobie posłuchać na innych blogach, bo już chłopaki nagrywali. No, piwo rewelacyjne, bez słodu karmelowego, sam chmiel. Dla mnie rewelacja. Ponadto jeszcze co tam było, Helio ostatnio. Piłem też Pinki, ten American Wheat. Może ciut gorzej. I co jeszcze? Wcześniej Primavera, to było moje pierwsze piwo z browaru Brodacz, też bardzo ciekawe, bardzo pijalne i takie właśnie rześkie jak wiosna, jak Primavera. Trochę gorzej wypadło to Helio, było dla mnie trochę zbyt płytkie, chociaż to było Session i żytnie myślałem, że będzie tam więcej się działo. Blask jeszcze piłem, o Blask też takie bardzo lekkie piwo. Tak mi się wydawało przynajmniej, bo je piłem z kolei w łebie, w upałach. Dzisiaj próbujemy salwię z dodatkiem ziół, z dodatkiem wielu ziół. Właściwie są wyróżnione 4, no to i tak dużo, tak? Natka pietruszki, tymianek cytrynowy, rozmaryn i szałwia biała. No i od tej szałwi jak najbardziej chyba nazwa. Dzisiaj tym razem w symbolu moździerz do rozdrabniania właśnie ziół. Szałwia biała, no pachnie bardzo, bardzo mocno z tego co kojarzę, aczkolwiek nie wiem do czego to porównać. No, kwiatowo, ziołowo, nie mam konkretnego przykładu, żeby to porównać. Tymianek cytrynowy mieliśmy kiedyś na blogu takie piwo z browaru Partizan brytyjskiego z dodatkiem tymianku, bardzo fajne. Rozmaryn, równie intensywna przyprawa, bardzo trzeba z nią uważać w kuchni, żeby nie przesypać. No i natka pietruszki. Pietruszka zawsze pięknie pachnie. Ja mam w ogródku całe pole pietruszki, także mam cały czas swoją na bieżąco. Ona bardzo długo żyje, nawet jeszcze w słoiku z wodą potem. Słody Pale Ale, pilzneński, pszeniczny, jasny i monachiński. Chmiel Citra, Amarillo, Calypso i Atanum. Drożdże Belle Saison, czyli belgijskie podsezona. Uwielbiam takie sprawy, uwielbiam sezona. A jak jeszcze jest podchmielony po amerykańsku, to już w ogóle rewelacja. 47 goryczki, 40 słodyczy i 80 w aromatu. Takie dali skalowanie. Nie wiem, czy to jest w skali do 100. Jeśli tak, no to aromatycznie będzie bardzo, bardzo mocno. 9 do 12 stopni. Mamy, myślę, mniej więcej tą temperaturę. Jest to odważna... Aha, z odważną grupą Gdyńskiej Instytucji Piwowarów jest zrobione to piwo. Projekt Ważyn z Brodaczem. Wspólnie chcieliśmy pokazać przyprawy, potencjał też przypraw i ziół w piwie. I z 20 wybraliśmy jedno. Sezon Piotra Kaleńczuka. Rozkoczyło nas pięknym aromatem. Flaga amerykańska i belgijska, więc pomieszane dwa fajne sezony. Nie będę przeciągał. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. Salwia z browaru Brodacz. Sprawdzamy. O, buchnęło i to konkretnie. Jest to bardzo przyjemny zapach taki. Oprócz cytrynowości są te zioła i one nie są zbyt agresywne, tak jak na przykład w niezłym ziółkom i trochę za bardzo tam pojechali z tymi przyprawami, to tutaj jest rewelacja. Zobaczymy co się dzieje w szkle, bo się już nie mogę doczekać. Piana układa się całkiem przyjemna. Na górze grubo pęcherzykowa, ogólnie średnio, nie jest to piana raczej drobno pęcherzykowa. Szkło w teren myłem, a i tak niestety jakieś tutaj bąbelki na dole się zbierają. Piwo dosyć mocno wysycone, więc trochę nam tutaj od dołu gazuje. Piękna brzoskwiniowa barwa i piwo niefiltrowane, praktycznie nieprzejrzyste, mętne. Nie wiem, czy otoczenie jeszcze bardziej podbija ten aromat, bo tu też bardzo ładnie pachnie taką już zbliżającą się jesienią.
nie mylić ze zgnilizną z wody, bardzo przyjemne zapachy tu są. Dosyć parno jest w tym miejscu, nie ma tutaj wiatru. No jak dla mnie piwo jest rewelka. Gazowanie daje się trochę we znaki na języku. Mnie to nie przeszkadza, bo sezon jak najbardziej wysycony ma prawo być. Przechodzi też dosyć silna gorycz. Nie jest przesłodzone, nie jest mdłe. Gdzieś na końcu podbija jednak te 47, nie wiem czy to jest 47 IBU, czy 47 w skali 100, jeśli chodzi o goryczkę, raczej IBU. Bardzo mocno wyczuwalne, jest to przyjemne, orzeźwia dzięki temu. Przyprawy w tym momencie są trochę stłumione przez tą gorycz, ale wciąż są, a to wszystko pięknie nam gra. Myślałem, że bardziej będzie buchało jeszcze tymi przyprawami, ale jest w porządku. Jak dla mnie w zupełności wystarczy. Cytryna, jakby trochę nawet trawa cytrynowa, to co mieliśmy w piwach ostatnio. To będzie ta szałwia prawdopodobnie. No ona to właśnie były takie kwiaty dojrzewające, kwitnące owoce jeszcze, które nie przeszły jeszcze do końca w stan na przykład owocostanu, tylko jeszcze tam jakiś taki kwiatostan. Piękna sprawa, jak to wszystko dojrzewa w ogrodach, właśnie w parkach, na łąkach. To mi się tak kojarzy, że świeży, letni zapach łąki. Jest też tymianek. Tymianku nie da się pomylić. Przywiozłem go trochę z wyprawy do Iranu. Mam go w takiej saszetce. Jak go otwieram, to pachnie w całym domu. I on jest na tyle mocny, że też go czuję. Mam też na działce, więc naprawdę wiem, co mówię. Nie wiem, co z tym rozmarynem. Rozmaryn z tymiankiem może gdzieś tutaj się przenikać. I ostatnim przyprawą była natka pietruszki. Już nie będę się wychwalał, pietruszki chyba nie wyczuwam. Jest mocna przyprawowość, nie wiem czy to jest akurat pietruszka, ale wszystko gra bardzo fajnie. No dobra, moi drodzy, piwo Salwia, przepraszam. Nie jest to Salwa Armatnia, ale Salwia od Szałwi. Rewelacyjne hopi sezon, jak najbardziej, bo jest i gorycz, jest przyprawa, wysokie dosyć wysycenie. A co najważniejsze, te trzy elementy grają ze sobą wyśmienicie. Zobaczcie, już nie mam połowy. A mówimy dopiero o nim parę minut. Świetne piwo. Pozdrawiam Browar Brodacz i pozdrawiam również Browar Gdynia, dzięki któremu byłem zachęcony jako poprzez jego filmik do spróbowania tego piwa. Do zobaczenia następnym razem.